A teraz proszę pana profesora Rzeplińskiego o zabranie głosu. Proszę się nie obawiać, to tylko na sekundę, bo chcę zacytować ważną, moim zdaniem, wypowiedź, ważną dla wszystkich sędziów w Polsce, praktycznie od początku ostatniej dekady. Nie jest prawdą, że jako prezes Trybunału Konstytucyjnego terroryzowałem sędziów konstytucyjnych. To znaczy, prawdą jest, że terroryzowałem, ale sędziów okręgowych i apelacyjnych, tak orzekł ten, który rządzi, ten, który nie jest dyktatorem, ten, który jest poza wszelką odpowiedzialnością. Po niekorzystnych wyborach samorządowych w 2014 roku oznajmił ni mniej, ni więcej, tylko to, że wybory zostały sfałszowane, a sędziów okręgowych i rejonowych będą terroryzować Rzepliński, Gersdorf i Hausel. I zebraliśmy się bez zgody władzy ówczesnej na takim spotkaniu krótkim, ponieważ to było trudne do zaakceptowania. Zwykle się nie polemizuje z takimi wypowiedziami takich osób, ale tu chodziło o danie sygnału do każdego sędziego, zwłaszcza sędziów zaangażowanych w orzecznictwo wyborcze, w rozstrzyganiu protestów wyborczych. I użyliśmy tam, na sali jest jedna ze współsprawczyń tego aktu, takiego stwierdzenia, że to jest język stalinowski, którym nigdy nie powinien się zwracać nikt do sędziów konstytucyjnych, sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Że generalnie wypraszamy to sobie. Było, jak państwo być może pamiętają, szereg protestów wyborczych i wszystkie zgodnie z prawem, zgodnie z procedurą zostały rozstrzygnięte. Bodajże w dwóch miejscowościach zostały powtórzone wybory, bowiem sąd stwierdził, że nieprawidłowości, które zostały udowodnione, miały wpływ na wynik wyborczy w dwóch miastach niedużych. W 2007 roku, wtedy kiedy, to było jeszcze przed wyborami jesienią, była rozmowa w radio Janiny Paradowskiej z ówczesnym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, panem profesorem Lechem Gardockim. I redakcja wybiła taki lit, który odczytam, dlatego komputer był niepotrzebny. Pomysł sędziów koalicji o uchylaniu sędziom immunitetu w ciągu 24 godzin jest szalony i obraźliwy. Szalony, bo to nierealne, by rozpatrywać sprawę immunitetu w ciągu 24 godzin. Pomijam już, że to obraźliwe, bo wrzuca się sędziów do jednego kotła z kibolami, pijanymi kierowcami. Tak powiedział Gardocki w odpowiedzi na pytanie pani redaktor, jak ocenia inicjatywę ustawodawczą grupy posłów. To było jeszcze
w końcówce Sejmu poprzedniego, kiedy w lipcu 2004 roku grupa 34 posłów partii PiS złożyła projekt ustawy, który miałby kapitalny wpływ, negatywny na niezależność sędziów, na ich niezawisłość, na ich konieczność orzekania zgodnie z wiedzą o sprawie, o prawie i sumieniem. Otóż grupa tych 32 posłów napisała projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks karny wykonawczy i kodeks postępowania karnego. I w artykule pierwszym tego projektu przywracają karę śmierci za zabójstwo kwalifikowane. Jak wiadomo, od lipca 1997 roku kary śmierci w Polsce nie wykonywaliśmy. Jakkolwiek dopiero trwałe jej usunięcie nastąpiło nieco później, bo 1 września 1998 roku. I byli świadomi, i to jest istotne, także z punktu widzenia tego, co chcieli zrobić sędziom i co chcieli zrobić Polsce. Byli świadomi, że to oznacza wycofanie się Polski z ratyfikacji 6 protokołu do konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I napisali, że Polska z chwilą uchwalenia tej ustawy występuje do Rady Europy z wnioskiem, z informacją, że występuje z tej grupy państw, które ratyfikowały tę konwencję, czyli przywracamy karę śmierci. W Polsce jest to zgodne wówczas z prawem Rady Europy. Co prawda zapomnieli, że Polska od kilku tygodni była już członkiem Unii Europejskiej. Ta inicjatywa, raczej zapomniana, nie mam czasu, żeby przytoczyć fragmenty uzasadnienia, pełne nieprawdy, tak jak to było w 2017 roku, kiedy pewien wiceminister objeżdżał Europę z fałszywką antypolską, która się nazywała Biała Księga o polskim sądownictwie. Wtedy marszałkiem Sejmu był pan Bronisław Komorowski. Sprawa poszła do zamrażarki. Była świetnie przygotowana opinia Biura Legislacyjnego Sejmu. Była też stanowcza, bardzo krótka i świetnie sformułowana uchwała Krajowej Rady Sądownictwa. I w sprawie tego projektu nie został nadany żaden bieg. Ale pamiętajmy, że są ludzie, którzy z uporem maniaka wracają do swoich maniakalnych propozycji. Zmiany społeczeństwa, polepszania tego społeczeństwa, dyscyplinowania tego społeczeństwa przy pomocy sędziów, rękami sędziów. Jak patrzymy na to, co wynika także z obecnych projektów legislacyjnych, to ich ideałem jest swoista armia terakotowa. 21 tysięcy praktycznie identycznych, choć zawsze troszkę innych, figur terakotowych, stojących równo, nieruchomo przez wieki. To jest ideał sędziów. Z sędziami zawsze jest problem i nie tylko przytrafiło nam się to nieszczęście. Sędzia to bardzo specyficzny zawód. Niezwykle specyficzny. Każda władza, najbardziej rewolucyjna, najbardziej szalona, jak bolszewicy, zrobili dekret o sądach, gdzie oczywiście chodziło o to, żeby oddać sądy rewolucyjne w ręce proletariatu.
ze wszystkimi tego konsekwencjami. Hitler nie musiał tego robić, bo niemieccy sędziowie byli wystarczająco konserwatywni i oddani takiemu dyrygowaniu społeczeństwem. Świetnie to opisał w książce tłumaczonej na kilka języków amerykański autor Miller, Sędziowie Hitlera. Po wojnie, być może po II wojnie światowej w Polsce, być może dlatego, że sędziowie polscy dali wielką daninę krwi. Przede wszystkim nie dlatego, że byli sędziami, dlatego, że byli oficerami. Dali daninę krwi na polach bitew i w katowniach rosyjskich i niemieckich. I być może dlatego, że ciągle był pewien parasol nad tym, co było robione, parasol Jałty. Więc Sąd Najwyższy początkowo, tak jak on był tworzony z siedzibą tymczasową w Łodzi, składał się z wybitnych przedwojennych prawników. Także takich, których nie lubiła przedwojenna władza. Pamiętajmy, że władza przedwojenna, zwłaszcza też nie dyktator, ale marszałek, życzył sobie, żeby Sąd Najwyższy jednak nie był, jak to się formułowało wtedy, naturalnie nie było to zgodne z prawdą, że Sąd Najwyższy, że Najwyższy Trybunał Administracyjny są przeludnione sędziami austriackimi, to znaczy Polakami, którzy byli wykształceni w Wiedniu. I trzeba spolszczyć ten Sejm. A nie chodziło o spolszczenie. Chodziło o to, żeby przerzedzić ten Sejm i na to miejsce włożyć innych sędziów, po to, żeby to była istota zmiany w 1928. To Sąd Najwyższy, jeszcze bardziej niż potem po wojnie to było, miał wpływ na obsadę, kto z sędziów będzie komisarzem wyborczym w poszczególnych okręgach. I nie można było ufać temu składowi Sądu Najwyższego. On musiał zapłacić cenę za potrzebę podrasowania wyników wyborów. Wiemy z prac historyków, że na terenie Górnego Śląska i Małopolski wybory rzeczywiście były podrasowane w taki sposób, że niewiele można to było ustalić, ale było pewne, że sędziowie, komisarze wyborczy będą czuwali, żeby, jak to mi opowiadał mój teść, który był przed wojną nadleśniczym, należał więc, chociaż to nie było tutaj, a na północnym Mazowszu, wojewoda zaprosił do siebie wszystkich ważnych urzędników i powiedział im tylko tyle. Panowie, muszą zwyciężyć siły propaństwowe. A jak to zrobicie, to wasz problem. W przypadku Nadleśniczego oczywiście były pewne narzędzia. To było duże nadleśnictwo, szkoły gminne były tam, ośrodki zdrowia, szpitale, tak jak na całym terytorium państwa. Mój teść oczywiście nic nie zrobił w tym kierunku, żeby zwyciężyć powinni ci, którzy powinni. Ale taka była atmosfera. I wreszcie to, co się stało w ostatnim czasie. Postawiłem sobie pytanie, szalone pytanie zupełnie. A jakby zrobili taką dobrą zmianę, dobrą reformę sądownictwa na poziomie federalnym, nasi zachodni sąsiedzi, tak jak u nas. I jakby zrobili tą zmiany nasi wschodni sąsiedzi w Ukrainie. To co? Bo wiemy, jak myśmy zareagowali. Od
pierwszego ataku na Trybunał Konstytucyjny, od zapowiedzi, że będą zlikwidowane sądy administracyjne i utworzone wydziały administracyjne w sądach okręgowych, a potem, że będą zlikwidowane sądy apelacyjne. Chodziło o rozwibrowanie systemu, tak żeby sędzia nie czuł się pewnie na swoim urzędzie, na którym zgodnie z którego zgodnie z konstytucją jest nieusuwalny. To była unikalna, pewnie będą o tym długo pisać socjolodzy prawa, także filozofowie, co powodowało, że w sumie niespecjalnie wykształceni ludzie, na pewno w mniejszości byli prawnicy, choć byli czasami takimi intelektualnymi moderatorami tego, co się działo pod sądami rejonowymi czy okręgowymi w tych miasteczkach, w tych miastach. Wieczorem, także w nocy, byłem pod kilkoma takimi sądami. Widziałem, jak to wygląda, jaka jest tam atmosfera. Byłem obok sędziów Sądu Najwyższego, żeby zamanifestować nie jakąś nienawiść do tych, którzy rządzą, ale pokazać sędziom przez ludzi, którzy przyjechali na plac Krasińskich z całej Polski. Na własny koszt. Nikt ich nie zmuszał, nie wkładał do autobusów, nie dyrygował nimi. Ci ludzie ujawnili swoją postawę, swoje zrozumienie, czym jest sądownictwo. Że sędziowie to nie jest banda kiboli, których można w ciągu 24 godzin usunąć pod fałszywymi zarzutami. I bardzo krótko na koniec, ponieważ zajmowałem się przez lata obroną ludzi, którym władza dokuczała, miałem obecnie z sędzią sądu apelacyjnego w Warszawie, wówczas sędzią sądu rejonowego w Ostrołęce, taką przygodę. Przyszła do nas już tuż przed emeryturą. Sędzia była prezes sądu okręgowego w Ostrołęce, której prokurator i szef Wydziału Walki z Przestępczością Zorganizowaną zarzucił popieranie i za pieniądze jako była sędzią penitencjarnym, dawanie im przepustek z zakładów karnych. Prokurator naturalnie domagał się zgody sądu dyscyplinarnego. Sprawę prowadził sąd apelacyjny w Łodzi na uchylenie immunitetu i na wszczęcie przeciwko niej postępowania. Udało nam się szybko ustalić, że jedynym dowodem, jaki posiadali dwaj młodzi prokuratorzy, którzy chcieli szybko awansować z prokuratury okręgowej do prokuratury krajowej w Warszawie, ich dowodem koronnym była pewna dama skazana na 3 lata więzienia za oszustwa, czyli dla każdego, także zwykłego człowieka, oczywiste, że o zerowej zdolności do świadkowania, o zerowej wiarygodności. Doprowadziliśmy do postępowania przed Sądem Najwyższym, Sądem Dyscyplinarnym. W sprawie przewodniczył sędzia Kozielewicz, który, jak wiadomo, ma ciężką rękę dla tych sędziów, którzy dopuścili się nie tylko czynów niegodnych urzędu sędziego, ale również czynów kryminalnych, a zdarza się tak. I to nie jest nigdzie nic nadzwyczajnego. Może nadzwyczajne jest to, że Polska bardzo dobrze wyglądała na tle innych państw. Zdarzają się takie przypadki. W trakcie posiedzenia sądu wszedł dżentelmen, wyglądający na tajnego policjanta,
z tyłu mu odstawało coś tam z pod marynarki. Nie wiedziałem, czy to są kajdanki, czy to jest pistolet. I tak mnie zamurowało, że zapomniałem języka w gębie. Nie wstałem i nie poprosiłem przewodniczącego. Obok niego było dwóch wylosowanych sędziów cywilistów, żeby sprawdził, czy ten człowiek ma zgodę, co on ma, jeżeli to jest broń, czy ma zgodę na to, żeby do tej sali wejść z bronią. Kozielewicz i dwaj inni sędziowie pogonili wniosek prokuratury. Kiedy wychodziliśmy z Sądu Najwyższego, zobaczyliśmy, że pod sądem stoi kamera ówczesnej telewizji narodowej. I na koniec. To był 12 luty 2007 roku. 3 lata później, 10 lutego 2010 roku, a więc niedługo przed katastrofą, prezydent Lech Kaczyński, który był zwolennikiem, i ja uważałem, że to była dobra zmiana. To była zmiana polegająca na zapewnieniu sędziom, którzy nie chcą awansować do sądu w wyższej instancji, mają świetne orzecznictwo, nie mają, mają niektórzy zero uchyleń, są ważnymi takimi zwornikami kulturowymi dla miejscowego miasta czy miasteczka. Im wystarcza to, że będą tam nawet do śmierci. I tak bywa. I żeby nie nękać ich tym, że awansuj, no bo dzieci rosną, potrzebujesz pieniędzy, to awans poziomy, że to jest instytucja prowadzona we Włoszech, polega na tym, że sędzia rejonowy otrzymuje awans za znakomite orzecznictwo, za nieskazitelną postawę do sądu okręgowego. I zupełnie przypadkowo chciałem wrócić do tego przykładu tej pani sędzi, którą broniliśmy z sędzią piekarską. I na stronie prezydenta RP zobaczyłem właśnie nominacje sędziowskie. Tego dnia pani sędzia Statkiewicz, bo takie jej było nazwisko, a ta sprawa, bo prokuratorzy oczywiście nie tamowali się, ujawnili to lokalnym mediom. Na sali rozpraw właśnie zwykły kibol mógł do niej mówić, co ty taka owaka robisz. Jesteś nie gorsza niż my. Powinna siedzieć tutaj. Proszę sobie wyobrazić kogoś, kto ma perfekcyjne orzecznictwo przez cały okres kariery. Do kogo i ona jest bezsilna wobec tych ludzi. Nie dlatego, że się na nią rzucą, tylko nie chce wchodzić z nimi w polemikę. Pani sędzia Statkiewicz została awansowana, pozostając sędzią Sądu Okręgowego w Ostrołęce, sędzią apelacyjnym. Bez tego awansu. Prezydent Lech Kaczyński, jak sądzę, miał silną tendencję do tego, żeby czytać każdy dokument. I gdyby znalazł tam jeden wyraz nie taki, to oczywiście nie byłoby mowy o tym. Kaczyński, no już nie zapytam go, bym go oczywiście zapytał, czym się kierował. Czy to, że była liderem sędziów, autorytetem sędziów na kurpiach, było dla niego ważne, jej znakomite orzecznictwo, żeby ona mogła zostać sędzią sądu wyższego. Tego się już nie dowiemy, ale sądzę, że tak było. I do tego wracamy, tylko skala jest większa. A sędzia jest jak słoń, ma długą pamięć. My wszyscy zapłacimy za to, że za 10, za 20 lat najlepsi prawnicy na wszelki wypadek nie będą trafiać do sądów. No dlaczego mają rezygnować z wysokich dochodów? Bo skoro Konstytucja mówi, że sędzią Sądu Najwyższego może zostać prawnik wyróżniający się wiedzą prawniczą. A ustawa o Sądzie Najwyższym jeszcze to tę poprzeczkę podnosi, bo mówi wysoką wiedzą prawniczą. I jeżeli tak,
to jeżeli był radcą prawnym, adwokatem, był czynny w organizacjach międzynarodowych, to na pewno więcej zarabiał niż jako przyszły sędzia konstytucyjny czy sędzia Sądu Najwyższego. W ogóle nie będzie myślał o tym, żeby starać się o miejsce, o urząd na wakujące miejsce. Czy na tym stracimy? Oczywiście tak. Nieskazitelni nie będą trafiać do sądownictwa, a to był wymóg ustawowy. Wyróżniający się nie będą trafiać do sądownictwa, a to był wymóg ustawowy. I to była stała troska Trybunału Konstytucyjnego, żeby w tym, co się nazywało w tym czasie, ten termin teraz nie jest już używany, w dialogu sądów i dialogu sędziów, żeby dbać o to, aby wspólnie poprzez orzecznictwo podnosić poziom tego orzecznictwa, żeby ujednolicanie nie polegało na komenderowaniu, ale zrozumieniu każdego sędziego w każdej sprawie, że orzekanie, o którym mowa w artykule 45, żeby było sprawiedliwe, żeby wyrok, orzeczenie było sprawiedliwe w oparciu o dobrą, sprawiedliwą procedurę, wymaga tego, żeby to nie był funkcjonariusz publiczny, który się boi, że wejdą do niego albo o 6, albo w ogóle dostanie faksem, tak jak kilku znakomitych prezesów sądów apelacyjnych, wysłane jeszcze o 3 nad ranem, żeby upokorzyć sędziego apelacyjnego, że już nie jest prezesem tego sądu. I to jest cena, którą zapłacimy, bo jak powiedziałem, sędziowie mają pamięć słoni i trudno. O, i na tym kończę. Pozdrawiam jubilata. Nawet Państwo nie wiedzą, jaką przyjemnością i przywilejem dla mnie była praca ze Staszkiem. Bardzo mocno się różniliśmy prawie we wszystkim, ale taka była i jest chemia między nami, że nasze spory prowadziły do konkluzji. Nie wiem, kto kierował tym, że Staszek 7 miesięcy po mnie trafił do Trybunału Konstytucyjnego już jako bardzo rasowy sędzia. Ja byłem taki półrasowy, bo byłem członkiem Komitetu Praw Gospodarczych Społecznych ONZ. Rozstrzygaliśmy, owszem, sprawy, które dotyczyły setek milionów ludzi, ale to nie było to samo. Zresztą, tak jak powiedziałem, nie terroryzowałem. Więcej powiem Państwu, przyznam się, ja rozpieszczałem sędziów. Dziękuję bardzo.